Modlę się o dobrego live'a. Cześć! Hej! Jeszcze nie leci, czekaj, jeszcze. Ale dzisiaj możesz poprowadzić live'a, nie ma sprawy. A, teraz dobra, już to... leci, teraz możesz zacząć. Cześć, z tej strony Dark Archon, jestem brzuchomówcą. Cześć, jestem Dark Archon. Taki baker, wszyscy się mnie boją. No, ale to ja jestem Dorczenzo, ale tu u góry jest Dark Archon. Cześć wszystkim. To najlepszy streamer Pokemonów na świecie. No. Najlepszy streamer Pokemonów na Areneu. Dokładnie. I to jest on, pije z kubka z Pokemonami, chociaż tego nie widać. Wydawałoby się, że to co innego, ale to jest nowa generacja poksów. I to jest on, łysy, ze słuchawkami, zaczyna streamować, omega rabi. Dobra, jeśli jedziemy z tym koksem w takim razie, ślicznie nas przywitałeś. Pięknie, nie? No ba. Napisałem to 2 tygodnie temu. 2 tygodnie się produkowałeś, żeby wyprodukować intro. Dobra, czyli chyba mam za wysoko krzesło trochę. To jest szybkie podsumowanie. Mamy 6 odznak, które zdobyliśmy na 6 live'ach, co nie? Ej, ty się serio przygotowałeś, ale nie tak. Na 6, chyba na 5. A, faktycznie, przepraszam, bo udało nam się w ciągu jednego live'a zdobyć 2 odznaki, a już chciałem powiedzieć, że mamy niezły wynik, że co live jest jedna odznaka, a tu jeszcze lepszy wynik jest, bo na jednym live'ie zdobyliśmy 2 odznaki, więc spoko. Dotknijcie się palcami jeszcze raz. Ej. Tak się nie da na żądanie. Fak, ja to mam na odwrót trochę. Tutaj, czekaj, muszę. Jeden jest. O, mam go. Mniej więcej, nie wiem. Okay. Nie umiem cię wypalcować, sorry. No, ale już przed chwilą wyszło spontanicznie i wyszło spoko, a teraz podotykajcie się. Ja się tak wstydzę, mam taki stres przed ludźmi, że mi... No ja też średnio lubię taki docking palcami przed kamerą, ale wiesz, może być. Gdzie my jesteśmy w ogóle teraz? Ach, teraz musimy w prawo jechać, bo już byliśmy teraz w tym Fortricity z Kecleonami, to teraz musimy biec w prawo. A ten, co aktualizowałeś gierkę? A była jakaś aktualizacja? No w sensie, bo ostatnio nie mogłeś neta włączyć, bo nie miałeś chyba aktualizacji. Tak, ale potem zaskoczyło, nie wiem o co chodziło. Okay. Na początku nie było, spróbujemy się podłączyć, zobaczymy od razu. Zaraz będzie ten frustrujący moment w grze, kiedy wszyscy się zawsze gubią, bo nigdy nie wiadomo co trzeba robić. No ty byś się niby zgubił. Och, pstryk poruszył bardzo ważny temat dla mnie. Cholera, nie lubię tych słuchawek, bo się nie słyszę w ogóle. O, tak ja ci będę mówił, co mówisz. Nie, bo czuję się tak, jakbym miał kluchy w gębie. Jak no wiem, jak takie dokanałowe. O, teraz chyba będzie lepiej. Sobie zdjąłem trochę z uszu. Tak, chciałem poruszyć dzisiaj bardzo ważny temat, bo w środę chciałbym zrobić specjalny pokemonowy livestream. Mhm. Na który chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić, albowiem w środę, nie wiem czy mnie dobrze słychać teraz, w środę mija 10. rocznica od premiery mojego spolszczenia gry Pokémon Fire Red. I chciałbym w zasadzie pierwszy raz od 10 lat do tej gry wrócić, zrobić godzinny livestream z PokemonFireRed.pl, przy okazji poodpowiadać może na jakieś wasze pytania na temat tego spolszczenia. Właśnie tak, chciałbym tylko przerwać na chwilę, że to będzie jedyna godzina, w której będziesz odpowiadał na pytania związane z tym spolszczeniem, bo zazwyczaj w sumie nie poruszaliśmy tego tematu tak za bardzo na live'ach, więc to będzie jedyna okazja, w której będziecie mogli zadać Archonowi pytania i Archon na te pytania odpowie. To prawda, zazwyczaj nie wracamy do tamtych czasów, więc to będzie chyba faktycznie jedyna okazja, żeby w środę porozmawiać na temat tego spolszczenia sprzed 10 lat. Kurde, ale ten czas leci. No, właśnie ostatnio, jak pisaliśmy z Archonem, to ja tak mówię, 10 lat, w ogóle to się tak wydaje, jakby to było całkiem niedawno jeszcze te Fire Reddy. No, i dodam jeszcze, że to prawdopodobnie będzie jedyna okazja, żeby zobaczyć to spolszczenie działające legalnie. Mhm. W taki sposób, jaki powinno być przeznaczone, nie na ROMie, tylko na faktycznym, odtwarzanym z kartridża, spatchowanego patchem IPS, a nie na pirackim ROMie w emulatorze. Więc będziemy grać ładnie na retronie, na kartridżu amerykańskim. Bardzo mi się podobało, że ktoś ostatnio na naszej chyba grupie facebookowej arenowej pytał właśnie o to, jak można legalnie
zagrać chyba w te Pokémony spolszczone, więc to było takie fajne, że ktoś właśnie podjął ten wysiłek, w sensie no, nie poszedł na łatwiznę, tylko rzeczywiście chciał pograć w to tak, jak powinno się grać. Także tutaj ukłony. Więc 10 lat minęło, jak jeden dzień, w środę będzie jedyna okazja. Wstępnie zakładam, że będzie to godzina 22, wiem, że to dość późno, ale po pierwsze stream będzie godzinny, po drugie zapewnimy w ten sposób obecność wszystkim, którzy wracają z pracy, ze szkoły i tak dalej. No a po trzecie i ja będę miał dość zajęty dzień, więc to będzie praktycznie jedyna dla mnie również szansa, żeby zrobić tego live streama. No. Będzie fajnie, mam nadzieję. Bardzo fajnie będzie wrócić. Będziemy mogli też wrócić do czasu spolszczenia Pokémon Red, ktoś przed chwilą o nim wspomniał, do spolszczenia Pokémon Crystal, które kiedyś powstawało, jeżeli macie tyle lat co ja, jak dinozaury, no, to może oni Platinum, i tak dalej. Będziemy mogli porozmawiać o starych, dobrych czasach. No, ale to w środę. Dzisiaj bawimy się... Ale jak potem wrzucisz tego live'a, to masz prawo autorskie, okej? Od razu. Bez dwóch zdań. To jest Pokémon Rybak. Czemu nie mamy żadnego trawiastego Pokémona do tej pory? To jest pytanie. Czemu walczysz wodnym przeciwko wodnemu? No właśnie. Dlatego zmieniam, bo tak średnio mi się tutaj... No. I Pokémon OP. No a propos rocznic, świąt i tak dalej, wczoraj przebiliśmy 100 tysięcy do rynku. No, 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy w 100 miesięcy. Mniej więcej. Jakoś tak to szło. Ale wiesz, tak jak mówią, że jak ktoś zarobi pierwszy milion, to już potem z górki, nie? Żeby się, no nie, żeby się dalej wybijać. To wiesz, pierwsze 100 tysięcy to już potem z górki, nie? Za miesiąc 200 i tak dalej. A potem milion. No. Ale wiesz co, pochwalę się, bo sprawdzałem statystyki Roya na przykład. Sobie porównywałem penisy. No właśnie. Miesiące, jak tylko penisy. A, sorry, bo to tak już dojrzalej. Okay. W przedszkolu. No jeszcze wiesz, no jeszcze ten etap poprzedni. Za daleko. W każdym razie, na przykład Royo ma 10 razy więcej widzów praktycznie, a tylko 2,5 raza więcej wyświetleń jakimś cudem. Więc prawda jest taka, że Royo się kończy. Aha. Jesteśmy, wiesz, jego następcami. Wszyscy zginą, a my tutaj z ich popiołów. Ale właśnie tak często jest, że osoby, które mają bardzo dużo subskrypcji, często po prostu nie mają wyświetleń zupełnie takich, no, odpowiadających tej liczbie. No to prawda. No bo jest strasznie dużo takich pustych subów, nie? Jednak jakby nie patrzeć. To prawda. To wiesz, czy ogólnie jest. Po pierwsze są ludzie, którzy zasubskrybowali tylko od tak, potem są ludzie, którzy zasubskrybowali i przestali oglądać, potem są ludzie, którzy przestali korzystać ze swoich starych kont i co jakiś czas na przykład YouTube czyści konta, usuwa stare, nieużywane konta i co jakiś czas jest taka czystka, tak. Jest minus 300 na przykład tak, subów tak, jakiś tak. Tam dzień, czy tam minus 500. No, a w tych największych kanałach to tam jest z czasem po parę tysięcy i potem są takie różne oburzenia i inne takie. Może nie tak wiesz, że jednorazowo, ale często były właśnie. Albo pamiętasz, jak kiedyś była taka sprawa, że były jakoś błędnie chyba naliczane wyświetlenia, czy coś takiego. Też. I potem kilka milionów tam poszło w dół przecież. Koleś jest dobry, rower na plecy, na drzewo i rowerkiem samochodem. I dawaj. Czemu ten Pokémon ma jaja pod brodą? Patrz, jak się teraz będzie digimorfował. I już nie ma. Ej, piękny. Na 100 progo ognistym atakiem teraz załatwimy. Cholera, same wodne są teraz. No bo pada. No, nie było nas 2 tygodnie. Zresztą z tym problem. Minął tylko jeden odcinek. Nie było jednego odcinka, ale nie było nas 2 tygodnie. Jak to działa? No, bo co tydzień nie ma nas tydzień.
No ale nie było nas tylko tydzień, nie było nas dwa tygodnie. No bo co? Okej. No właśnie. O, słoneczko. Słodkie. Nie. Coś chciałem mówić. Aha, nie mam tego przy sobie, ale w którymś z polskich sklepów ostatnio zdobyłem taką piękną polską książeczkę o Pokemonach właśnie, Alpha Sapphire i Omega Ruby, w której były, wiesz, coś jak taki, jak instrukcja do gry po prostu, jakieś wprowadzenie do świata Pokemon, jak łapać Pokemony, jak coś tam, i na końcu było to, o czym ci mówiłem, że można ściągnąć, jak to było, lśniącego Pokemona, czy chyba tak. Zamiast Shiny. Więc jeżeli ktoś ma niedaleko siebie jakiś sklep, w którym wie, że pojawiają się gry Nintendo teraz, jak już jest powiedzmy polski dystrybutor, to warto się przejść właśnie po taką książeczkę chociażby, bo może nie ma tam nic nowego, bo to są takie informacje, o których chyba wszyscy wiedzą, ale zawsze taki polski akcent związany z Pokemonami jest. Więc wezmę dla ciebie i będę ten trzymał, jak przyleci. Dzięki. Ci dam. Fajnie, bo teraz są Pokemony specjalne na kody. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, rozdawali tydzień temu chyba, czy tam dwa tygodnie temu jakiegoś Pokemona. Wystarczy kod wpisać w grze i w tym tygodniu znowu rozdają Pokemona kolejnego i też wystarczy mieć tylko specjalne hasło do wpisania. A to jakieś mocno specjalne, czy po prostu? W tym tygodniu jest bodajże Embor, czyli ewoluowany Tepig ze specjalną zdolnością, której normalnie nie zdobywa. To jest jego hidden ability. Spoko, bo w sumie nie muszą być nawet, wiesz, poki shiny, ale jak już masz coś takiego specjalnego, to już jest coś więcej niż tylko złapać Pokemona w grze, nie? Już masz jakiś dodatek. No tak. Do poksa. Wiesz co, nawet jak to są takie zwykłe, beznadziejne Pokemony, to jest zawsze fajnie jest go mieć. Lepiej go mieć niż go nie mieć. Za friczko. A nie, bo trzeba wpisać kod, to... No to nie jest za dużo roboty. Trzeba za to płacić, że odwalasz za nich. O, ta książeczka jest w PDF-ie dostępna, jak ktoś nie chce wychodzić z nory, to może przydać online. Spoko. Mount Pyre. Będziemy musieli iść na Mount Pyre za chwilę. Czyli teraz. Dobra, to idziemy teraz. Arneu, wracaj do sali. Czemu, nie byliśmy jeszcze w gymie? Ha, widzisz? Nie stresuj mnie. Czekaj. Lisa i Tate, nie, byliśmy w gymie. Tak, nie? Lisa i Tate jest Fortree? No, nie, zrobiliśmy w Fortree już gyma, nie? No bo Kleona już tam nie było na drodze, więc na pewno zrobiliśmy gyma. A jak nie, to się wrócimy, dobra. Zawsze więcej gry, co nie? Dorian, otwórz pudełko z Pokémon Colosseum. Ja bo się boję, że tam jakaś płyta będzie dodatkowa. O-o. Właśnie, miałeś jeszcze więcej do czynienia z tym New 3DS-em? Grałeś coś więcej na nim? Grałem troszeczkę, niedużo, bo nie ma w co. Nie będę grał przecież w grę z 3DS-a na nowym 3DS-ie, a po co? Na razie go trzymam, żeby się nie niszczył. Jak wyjdą jakieś gierki, to oczywiście będę z niego korzystał. Jak wyjdzie Zelda na przykład niedługo, to 100 Pro wtedy się pobawię dłużej. Ale trochę pograłem, no nie ma szału. Jest bardzo podobny pod dłoniami do zwykłego 3DS-a. No średniawka. Ale... A w ogóle dzisiaj widziałem te Amiibo nowe. Między innymi tego Linka nowego. I wygląda prześlicznie, serio, jest naprawdę ładniutki, więc... Kupowałbym. Ale wiesz... 60 zł chyba kosztują w Polsce, 59 zł, tak mi się wydaje, tak, jest oficjalna cena. Ja normalna, używam na ducha. I tak drożej niż u nas, bo u nas się da za 10 funiali. 10 funtów, no tak myślałem. Ale teraz, biorąc pod uwagę przelicznik, to tam... Opłaca się w złotówkach. Chciałem go złapać. Są już same straszne duchy, jakiś facet w kostiumie. No bez jaj. O, a tam jest, patrz. No widziałem, tam była jak... aparycja jakaś.
Koło matki. Rozwala mnie to zawsze. Są prawie tak straszne te duchy jak w Pokémon Red. Za czasów Pokémon Red to wszystko było takie jakieś inne. Teraz jest wszystko takie komiksowe, a za czasów Pokémon Red tam wchodziłeś do... jak to się nazywa? Na ten cmentarz i tam cię straszyli, że, no, tam, tak. Że pozabijają cię i tam, że duchy zżerają duszę i coś tam. W ogóle, wiesz, Pokémon Red było bardziej dojrzałe, wiesz? To wiesz prawda. Dlaczego? Dlaczego? Bo miało bardziej stonowane kolory. Było, nie było takie właśnie kolorowe, kreskówkowe. No, było takie, wiesz, dojrzałe. Teraz zrobili gierkę dla dzieci. Poruszało bardzo dorosłe tematy również, jak na przykład klonowanie. Tam był cały ten motyw z Mew, że go porwali z Afryki. O, to też było śmieszne, tam zawsze było podane, że z Afryki, tam gdzieś tam jakaś ekspedycja w Afryce go znalazła. To pamiętam. Patrzę na czacie, że... Sorry, że tak ci przerwę. Że wbili ludzie z mojego dawnego liceum. Fajnie, że tak dziwnie spotkać ludzi w takich różnych miejscach. Z twojego liceum? I co, wtedy jak jeszcze się nazywałeś Darian? Właśnie tak. Pewnie nauczyciele wbili, ale się stoczył, nie? Z poniedziałek wieczór, jakieś pokomony. Ale to jest tylko dowód na to, jak jeden punkt w życiu potrafi kompletnie odmienić los człowieka. Starczyło tylko raz powiedzieć przed kamerą hop-siup, to już jest koniec kariery. Już tylko gorzej może być. Niestety, teraz tylko na dno. Ej, teraz Daskala trzeba złapać. Tego nie puszczę płazem. Chyba, że nas zabije, to wtedy gorzej. Ten materiał hop-siup powinien lecieć jako intro Pokédziałków. Tak hop-siup? Że z podłoża nam oczywiście muzyką z Pokémonów. O, jakieś zakłócenie miałem przez chwilę. Ale znikły. A nie, to ja tak chodziłem na zajęcia z modulacji głosu. Aaa, i wszystko jasne. Slack off. Nie przyda nam się. Dobrze. Staram się omijać tych trenerów, bo mnie... Bardzo dobrze. Jeszcze jeden. Okej. Okay. Jakie masz plany po Pokédziałkach? Będziesz wznawiał jakieś swoje livestreamy stare? No ogólnie myślę, że uda mi się troszkę wrócić do takiego życia, powiedzmy, internetowego, bo miałem życie bardzo ciężkie... Życie na całego, nie widzę. Bardzo, bardzo ciężkie, po prostu miałem semestr na studiach. Teraz się już wygrzebuję właśnie i mam nadzieję, że... Chyba już przeszło. Potrafię, nie? Kurczę, no ja to jestem jednak... Skąd to idzie? Zastanawiam się, czy to u mnie, czy u ciebie, czy gdzieś po drodze. Dziwne. Nieprzyjemny dźwięk. Nie mam pojęcia. Okej, chyba zniknął. Taki robotyczny? Spróbuj kontynuować. Taki bardziej buczący, jakby telefon, coś tam, jakąś interferencję. A, w sensie jakby coś przychodziło, albo coś, jakiś... Możliwe. Coś tam. Ciężko określić, ale spoko, już tego nie ma, więc możesz kontynuować swoją... No, i chodziło mi o to po prostu, że miałem mega taki semestr, ale cieszę się, bo dał mi bardzo dużo doświadczenia w sumie w różnych takich kwestiach informatycznych. Nie, naprawdę, to w jednym semestrze nauczyłem się więcej, wiesz, niż przez te wszystkie lata studiów, więc akurat tutaj się cieszę. Nawet pokazywałem ci, nie? Napisałem swój własny symulator na JavaScriptie. Dokończyłem, więc podeślę ci później paczkę, to sobie zobaczysz. To i mam nadzieję, że po prostu uda mi się tak troszkę do tego wszystkiego. Już sprawdzałem plan na przyszły semestr. Jak wolne. To dobrze. Mam nadzieję, że wrócisz do czegoś fajnego, bo cię będę musiał wyrzucić z redakcji. A, to spoko. Ludzie pytają też o smyczki. No to ze smyczkami
nie mamy szczęścia, wiecie, w tym roku do tych smyczek, bo wszystkie wysyłki z Gremitatywie poszły już w zeszłym roku, więc wszystko było tam na czysto, bardzo szybko. Ale jeśli chodzi o smyczki, to najpierw był problem z projektem, więc dwa razy gdzieś tam zamawialiśmy, potem wreszcie przyszły smyczki. I zawsze jednak... Masz dalej te zakłócenia? Co chwilę się pojawiają, czekaj, spróbuję odpiąć, zobaczyć, czy to umie. Bo to od naszych telefonów jest. No to wyłącz czy tam coś na chwilę. Albo... Zabiorę po prostu. Okej. Okay. Aha, no może będzie to... spoko. Ludzie na live'ie bo też mają? Tak, mówią, że tak, że słychać. Nieraz jak siedzę na iPhone, okay. Na kompie i iPhone'a mam niedaleko, to nie no wiem, to... coś tam dobra, mają. Dobra, to przesuń tam, może źle będzie lepiej. Źle tutaj, cholera. Lepiej? Tak, na razie lepiej. To pojawia się i znika, więc na razie załóżmy, że jest okej. Okay. Czaję. To na czym skończyłem? Skończyłeś na tym, że... Smyczki zamawiałeś. Właśnie, dobrze. Patrzek, ja czuję jedno. Właśnie, więc co roku się tak wycwaniamy. Tak? Mogę użyć tego? Chyba tak. Że zamiast pisać ręcznie tych w sumie 400 adresów, czy iluś, no bo zawsze adres nadawcy, odbiorcy i tak dalej, to drukujemy je na papierze samoprzylepnym, nie? Bo tak w sumie wydaje się łatwiej. Drukujemy, wycinamy, przycinamy. Jak jest paręset adresów, to oczywiście lepiej niż pisać odręcznie. No, ładnie. Chociaż rok temu? Tak, chyba rok temu adresowałem smyczki i w sensie koperty i powiem ci, że w czasie adresowania kopert i wkładania smyczy zdążyłem zobaczyć dwa filmy. Takie pełnometrażowe, więc to się niby się wydaje, że to tylko włóż smyczkę i naklej adres, nie? Ale jak masz tyle tych sztuk, no to trochę jednak zajmuje. Ale wracając do tematu, skończył mi się ten właśnie papier samoprzylepny, no to pyk, Allegro, coś tam, papier samoprzylepny A2, jeszcze szukałem takiego specjalnie, żeby drukował na drukarce, w sensie, żeby dało się na nim drukować na drukarce laserowej, bo kiedyś jak z Archonem drukowaliśmy kody na pocztówkach, które się trochę rozjeżdżały. To musieliśmy je pisać ręcznie. Tak, to było chyba na pokedziałki w Cybermachinie, jeśli mnie pamięć nie myli. Chyba tak, tak. Mieliśmy mieć kody wydrukowane, a potem się okazało, że tuż schodził z no więc właśnie. Trzeba było ręcznie pisać kody. I co? I zamówiłem papier, przyszedł super. W dotyku, bo super, w dotyku, jak i odwab. Wkładam go do drukarki, drukuję i się tak ślicznie przesunął, tak, w sensie tak jakby się poodklejały literki i poprzyklejały gdzie indziej na tym, na papierze. Nie, że tak, nie, że się rozmazał, aha, nie, tylko aha, po prostu tylko nadrukował odeszło się. Odeszło jak naklejki. Tak, tak, i po prostu się poprzyklejał sam tekst i ja mówię, kurde, no tragedia. I właśnie muszę pisać do gościa z reklamacją, no bo wiesz, zamówię inny, ale come on, było, że da się drukować, no ewidentnie się nie da, więc już są moje pieniądze. To prawda. W każdym razie już jesteśmy na ostatniej prostej, jak się uda nakleić adresy, to będziemy mogli wreszcie wysłać. Są smyczki, są koperty, wszystko ten, jeszcze tylko adresy mamy, teraz tylko żeby je wydrukować i już będzie super. No, a jak gość mi napisze, że sorry, ale masz głupią drukarkę, to nie wiem, to zaniosę do kogoś, niech to drukuje na atramentowej i coś tam. Bo wiesz co, wezmę ten papier samoprzylepny, napiszę tam adresy ręcznie i potem poprzyklejam na koperty. To jest też metoda. Archon, jaką grę wybrać na początek przygody z 3DS-em? W sumie zależy od tego, czy na przykład grałeś w dość bogatą bibliotekę gier, znaczy w którąś z gier na DS-a na przykład. To jest dobry pomysł, no, bo gier na DS-a w dobrych jest masa, ale ja bym polecił na start chyba Super Mario 3D Land, bo po pierwsze to jest dobra gra, bo jest gra z Mario, po drugie jest w 3D, a po trzecie jest w 3D, czyli możesz sobie popatrzeć w 3D. No właśnie, to jest dobry moment, żeby zobaczyć, czy to 3D będzie cię dalej interesowało, i bo jeżeli stwierdzisz, że wow, super efekt, to możesz się nastawiać potem na takie gry, które jakoś fajnie ten efekt oddają, czyli tam 3. Ale jeżeli, tak jak mówię, nie grałeś w gry z DS-a, to warto, bo ja też chyba zaczynałem przygodę z 999, i potem z jakimiś Laytonami i coś tam. Hmm.
Superfang, Hyperfang. No przecież to Superfang nie ma żadnego... Aha, discard z HP. A on tylko ścina zdrowie do połowy, to nie chcę. No. Chociaż do połowy to dużo. No, może się przydać w sumie. Na jakiś... No, ale to niezależnie od poksa, tak? Czyli jak będziesz walczył z liderem na przykład, tak, no to może się, zawsze, może się przydać. Tak, właśnie, jeżeli będzie dużo różnica w poziomach, to bardzo przydatne. To może wejść za... nie wiem... Znaczy on jest dobry na początek, bo potem, wiesz, najpierw do połowy zje, potem do ćwierci, no i tak, potem można dobić czymś innym, więc nie wiem. No, do zera nie zbijesz tym jednym atakiem, bo headbata za... Headbata chociaż... się pozbędę, bo to jest bieda straszna. A grałeś Arohon w Virtus Last Reward na 3DS-ie? Tylko na Wicie. Tylko na Wicie, bo właśnie jestem ciekaw, jak to wypadało tam na... Na 3DS-ie jest ten glitch. Jest glitch z zapisem. A, z zapisem, no. Że blokuje grę. To jest sprawa. Nie da się wyjść z pomieszczenia, jak się rozumie. Ale ja miałem, wiesz, no bo jestem przyzwyczajony, że na tych grach na Wicie czy tam na PlayStation to zazwyczaj w sumie automatycznie jest safe, nie? Że tam grasz sobie i ci zapisuje postęp automatycznie. No i tak grałem sobie 3 godziny w to VLR, gram. Rozładowała mi się Vita i pamiętam, że jakoś przytrzymałem za długo ten przycisk włączania, to mi się wyłączyło. Mówię, dobra, ale to zaraz sobie włączę gierkę, odpalę tam od tego miejsca. A tu, wiesz, włączam, a tu od początku i tak, o oh, fuck, no na szczęście to były 3 godziny, a nie, wiesz, więcej. To prawda. No podobnie jest teraz z tym Green Fandango. Mhm, tam też nie ma... Tam też musisz ręcznie zapisywać, nie ma autozapisu. Tylko, że wiesz, to jest przygodówka, więc to jeszcze jest trochę inaczej. Mhm. Autozapis, nie wiem, kiedy bym musiał zapisywać. Ciągle. A kupiłem też to 999 na iPada, żeby sobie zobaczyć te graficzki w HD i wygląda mega, naprawdę grafiki są przepiękne, ale brakuje mi, może to głupie, ale brakuje mi takiego pikania w dialogach. Wiesz co chodzi, wiem, że tam że nadaje się było ciągle takie no i, a tam jest cisza non-stop, jest oczywiście ten genialny soundtrack w tle, ale tylko w takich, załóżmy, ważniejszych momentach, nie? Jak coś się dzieje. A tak to jest non-stop cisza, więc no rzeczywiście jest bardziej jak książka w sumie niż gra, bo też jest pozbawiona tych wszystkich zagadek logicznych. To jest tylko w sumie taka nowela. Aha, no, czyli nie ma w ogóle zagadek? Nie, to nie jest gra. To jest co, właśnie... może bym w to zagrał, bo w zasadzie z tego całego grania to najbardziej mnie historia zawsze interesowała. No tak, bo historia jest genialna. Ale nie ma właśnie w ogóle zagadek, więc tak śmiesznie na przykład, tam nie będzie żaden spoiler w sumie, ale jak jesteś powiedzmy w pierwszym pokoju, no to tam od razu była zagadka, że trzeba było z niego wyjść, no to tu jest tylko tak, że masz tą historię, on coś tam znajduje i wychodzi z pokoju i tak jest śmiesznie, wiesz, że tak w sumie tak łatwo sobie sam wychodzi, więc... Okej, okay, ale mi się to nawet podoba, ja bym tak grał chętnie. Żeby sobie przypomnieć też, jeszcze raz sobie tą fabułę przeżyć, to warto. No wygląda genialnie, nie? W porównaniu tam, już nadaje się też fajnie wyglądały te wszystkie artworki, ale na iPadzie jeszcze jak masz, wiesz, retinę, to super. Ostre jak żyleta. Wiesz co, ja bym w to tym bardziej grał, bo żeby zdobyć wszystkie zakończenia, trzeba wszystko przechodzić za każdym razem od nowa. I te zagadki też, z tego co pamiętam. A nie było tak, że po prostu... Mogłeś a nie, bo były za każdym razem inne, tak jak w Virtus Last Reward, że za każdym ścieżką były inne zagadki? No nieważne, w każdym razie, żeby zobaczyć inne zakończenie i tak musisz, wiesz, kombinować, a tak możesz sobie po prostu... A najgorsze było w tym 999, że nie było ścieżki, nie, że mogłeś sobie gdzieś wskoczyć, tylko że musiałeś przewijać, tak? Że przewijałeś i dopiero jest nowy moment, gdzie to się wybór, zatrzymywało. Mogłeś wtedy wybrać coś innego, no. Tak. Ale tak to cała gra przelatywała, pamiętam. I to fajniej właśnie rozwiązano w sequelu potem. W Virtus Last Reward było to dużo było fajniej drzewko. Rozwiązane. O. Ale no, polecam. Tam nie wiem ile kosztuje, to z 5 euro? O, to za dużo. Poczekam jak będzie w bundlu. Mogliby zacząć robić jakieś bundle z tego...
na rzeczy z Apple. Znaczy fajnie, bo w App Store są bundle, znaczy nie takie, wiesz, humble bundle, no, ale... Wiem, że GTA jest w takim bundle, tak, że możesz kupić wszystkie GTA w jednym. Teraz jest jeszcze Another World i coś tam też w bundlu. I po Slowpoke. Jadon. Jadon. Znaczy, na iPhone'ach i iPadach nie da się tego zrobić, bo deweloperzy mają tylko ograniczoną liczbę kluczy, które mogą rozdać. Nie mogą sobie generować kluczy do rozdawania swoich app. Ale o czym mówisz? O tym, dlaczego nie ma Apple'owskich bundli. A, okej. No kurde, bo deweloperzy nie mają dostępu po prostu do swoich tych gier. Mhm. Bo wiesz, na Androidzie możesz sobie po prostu wygenerować klucze. No tak. Znaczy, na Androidzie nawet nie, na Androidzie po prostu instalujesz apkę. Z tego ich programu. Ściągasz sobie aplikację handlową i możesz sobie instalować sobie. No tak, tak, jest. Tak, wiesz, jest. A na Steamie masz kody, które możesz sobie wygenerować, a na iPhone'ie i iPadzie czegoś takiego nie ma. Mhm. Bo deweloperzy chyba mogą mieć w sumie 100 tych kodów. Z tego, co pamiętam. Malutko w sumie, jak już masz taką gierkę na przykład dość popularną. Dobrze. Cześć, Kortni. Czy co, jak ktoś wykorzysta 100 kodów i będzie chciał zrobić jakiś giveaway, to już nie zrobi. Mniej więcej tak to wygląda. Wiem, że możesz poprosić chyba Apple o więcej kodów, ale nie wiem dokładnie, jak to działa. I zdaje mi się, że w ogóle przez licencję o sprzedawanie kodów jest zabronione. Mhm. Więc nie możesz sprzedawać kodów na App Store. Na razie Apple jedyne, co zrobiło, to podniosło tą opłatę dla deweloperów. Super. Super, super ruch. I tam wiesz, tak jak zazwyczaj są te konta studenckie na przykład, że masz jakieś tam programy za darmo, powiedzmy, na okres studiowania. Tak, Apple ma taki super program studencki, że to wykładowca chyba musi się zgłosić, że chce prowadzić zajęcia z programowania na urządzenia Apple i dostaje jedno konto deweloperskie, pod które podpina się tam, powiedzmy, chyba do 100. Do 100 studentów i mogą sobie robić na jednym koncie, nie? Ale chory. Jeszcze nie mamy fly, będę musiał złazić na samo dno stąd. No niech to. Fly dostajemy chyba potem od Stevena, jeśli mnie pamięć nie myli. Duża mapka, nie? Całość powinna być w takim oddaleniu. Grałeś w Heroes of HD? Właśnie chciałem o to ciebie zapytać teraz, jak właśnie... Chciałem powiedzieć, że wygląda jak jakaś strategia tak z wysoka. Nie, nie grałem, nie miałem jeszcze okazji. Chciałem zrobić recenzję, ale poczytałem ten hejt w internecie i na to wydanie. Wszyscy tam krzyczą, że o, Ubisoft, bieda i tak dalej. Więc się poddałem, bo się bałem, że zaraz będzie, wiesz, wielki ból tyłka o to, bo mi się w zasadzie ten port całkiem podoba. PC-towy jest bez sensu, nie ma w ogóle żadnego powodu, żeby on istniał, bo Heroes działają super. Można sobie kupić oryginał, grałeś tak, na tablecie, tak? No właśnie, na tablecie w to tak rżnę cały czas. I też słyszałem ostrą krytykę na przykład sterowania, że ludzie nie rozumieją sterowania i na przykład nie wiedzą, jak się walczą. Na przykład wiele osób myśli, że w tych Heroesach na tablecie jest tylko automatyczna walka, że to jest jeden sposób, w jaki możesz walczyć, bo jest taka opcja, że naciskasz, wiesz, i gra walczy za ciebie. No tak. Bo najwyraźniej, nie wiem z jakiego powodu, nikt nie przeczytał instrukcji. Tam jest instrukcja i jest wyjaśnione dotykowe sterowanie. No bo to nie te czasy, Archon. Ty się wychowałeś na grach, do których była dołączana instrukcja i wiesz... Nie wiem, czy też tak miałeś, ale ja jak czasem dostawałem grę, pamiętam jeden taki przypadek, Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic dostałem na Mikołaja chyba. Aha. I mogłem zagrać dopiero po szkole, wiadomo, nie będę grał, gdy grał przed. To wziąłem sobie instrukcję do szkoły, tą książeczkę, żeby sobie już czytać i się, wiesz, zaznajamiać i wczuć się w klimat. A teraz, kto by tam instrukcję czytał, wiesz, wrzucasz grę, grasz i tyle, więc no to wiesz... Ludzie myślę, nie są przyzwyczajeni do czytania w instrukcji, myślą, że wszystko mają, wiesz, na tacy wyłożone. Jak zaczynasz grać, to masz albo samouczek, albo masz wielkie powiadomienia. Jak tu klikniesz, to się stanie to. Nie ma już jakby takiej swobody myślenia, tylko masz wszystko tu, zrób
i tyle, nie? Nie pokombinuję. Bo sterowanie jest naprawdę proste, tylko jest mało intuicyjne, jeżeli nie wiesz. Jeżeli wiesz, to wydaje się oczywiste, bo wiesz, w Heroesach masz ataki na odległość i masz też ataki bezpośrednie, podchodzenie i tak dalej. I na przykład, żeby zaatakować przeciwnika na odległość, musisz go dwa razy tapnąć. I wtedy na przykład jak masz łucznika, to zaatakuje. A żeby zaatakować z bliska, to musisz przytrzymać na przeciwniku palec i wtedy ci się pojawia, wiesz, bo tam jest, grałeś w Heroesów, nie? Tak. No to na mapce walki masz takie, jak to się nazywa, sześciokąty, raz, dwa, trzy, cztery, sześciokąty, na których możesz chodzić, nie? No jak przytrzymasz palcem na przeciwniku, to ci się pokazują miejsca, z jakiego kierunku możesz zaatakować, nie? Czy od przodu, od tyłu i tak dalej. No i ludzie myślą, że to jest nieintuicyjne, bo jak chcą zaatakować, to zamiast, wiesz, naciskać na przeciwnika, to naciskają zaraz obok niego, żeby do niego podejść. No i on wtedy tylko podchodzi i nie atakuje. I się ludzie wściekają o to. Ale oprócz tego jest naprawdę świetne. Nawet jak nie wiesz, to zaczynasz grę i próbujesz, jak ta panie nie działa, to zazwyczaj pierwsze co robisz, to próbujesz przytrzymać, nie? Niezależnie od tego w sumie, czy tam... No tylko wiesz, tutaj jak tapniesz, to otwierasz wtedy na tym bohaterze statystyki jego się otwierają. Więc jak tapniesz, masz statystyki, jak tapniesz dwa razy, to masz strzał i jak przytrzymasz, to masz wtedy atak nie w starciu, jak się to mówi. Bezpośredni. Tak. Bezpośredni. W gębę. No może rzeczywiście, jak ktoś nie wie, to jest to takie skomplikowane, ale... Ale właśnie dlatego jest to wyjaśnione. No właśnie. Nie jest taki dupny przycisk fuck you i tam jest z obrazkami wszystko ładnie wyjaśnione, no jakie sterowanie jest... i wystarczy spoko. To tylko kliknąć. Chciałem sprawdzić, czy mamy HMA, bo podobno mamy HMA z lataniem. Ej, mamy faktycznie. Nice. Use. No czemu matki pnie może? A, bo to kurczak. To kurczaki nie latają. Tak żałośnie na Latiosie, ale niech będzie. I będziemy latać tak? To jeszcze nie, bo to jest jeszcze inny atak. Czy to nawet nie jest atak, to jest zdolność. Super to jest nędzne, więc tego się pozbędziemy. O, ktoś się pyta, czy da się jeszcze zostać ambasadorem. Chyba nie. To była oferta chyba tylko przez 10 dni, z tego co pamiętam. To było przy 3DS-ie, tak? Że przy tym nowym, tak, nowy 3DS. Ale przy starym też mogłeś być ambasadorem. Przy starym 3DS-ie ambasadorem był każdy, kto kupił konsolę przed... Fuck, musielibyśmy lecieć aż tak daleko? O, możemy, dobra. Każdy, kto kupił konsolę przed obniżką ceny. No. Zostawał ambasadorem. I to było ogłoszone jakby... W sensie po fakcie zostawali, nie? Ambasadorami. Tak, tak, w sensie tak, tak. Dopiero jak była ta obniżka ceny, to... A, bo tam było coś takiego, że ludzie się oburzali, że oni kupili, a zaraz później była ta obniżka ceny. Dokładnie i co tak. To ma być. Dokładnie. Więc tak, Nintendo... bo bardzo szybko zrobili tą obniżkę. Więc Nintendo gdzieś tam... jakieś gry były chyba dla ambasadorów, tak? Tak mi się wydaje, że... Tak jest. 20 bodajże gier. 10 na Game Boy Advance i 10 na NES-a. Fajna sprawa. Tak, bo tamta Zelda była... Bardzo fajne gry w ogóle były. Do tej pory nie pogrywam. Ostatnio gdzieś chyba czytałem na profilu Nintendo Polska, że ktoś pytał, że hej Nintendo, czemu jakby ambasadorzy nie mają żadnych tam przywilejów, coś tam. I Nintendo napisało, że jeżeli ktoś jest jakimkolwiek ambasadorem, to może się do nich odezwać przez prywatną wiadomość i coś tam. Tak tylko przekazuję, jakby ktoś był ambasadorem. Dobrze, że ich napiszę. Że coś tam można coś zapytać w razie czego. Ale jak teraz Nintendo traktuje swoich ambasadorów tak jak redaktorów, to się nie doczekają niczego. Ja dalej czekam na tą promkę Kapitana Toada. Tak hej, masz tu darmową tapetę na komputer z Mario. W klubie Nintendo były przecież tapety, można było. Widziałeś o tym? Wow, nie. No, ale brałbym. Ale te to były płatne, nie za darmo. No wiem, podejrzewam, dlatego mówię, że brałbym jak... I dzwonki na komórkę i w ogóle. Brałbym jak śliwka w kompot. Zajebiście. Chyba dzisiaj nie zdobędziemy odznaki.
Nie chcę cię straszyć. Będziemy, ludzi. To się wydaje, że nie zdobędziemy, ale pyk! Z tym ambasadorem Free Games Blocks. To tak jak ja. Ej, Pikachu! Ja biega! A jest ten? Pikachu ma podłożony głos, nie? Tak, jako dobrze. Jedyny w całej grze. No właśnie. Jak zawsze ma traktowanie lepsze. Bo co, bez maskotką? Ale laser. Byka, byka! To ty podkładałeś ten głos. A to ty spolszczyłeś polskie anime. W sensie... Dobra. Ach, pogadałbym o tym, ale to w środę. Kusi mnie, bo jest tyle historii do opowiadania. No będziesz miał okazję. Związane z poksami. Że ja cię kręcę. Aż tak? No, aż tak. Aż. Dobrze, dotarliśmy. O, Pstryk zarzuca ciekawostką, mówi, że Charizarda też lepiej potraktowali, dali mu nowy kraj, wcześniej miał to samo co Raihan i dostał dwie mega ewolucje. No, w kiedyś miał taki kraj, że robił... A teraz robi Bombshell! Skarżę. Kiedyś miał Raihorn, a teraz ma Bulbazaury. Ciekawe, czy kiedyś Pokémony wyjadą oryginalnie na język polski. No, wyjadą, o. Powiedzą... O, nie. Fuck. Będziemy się bić, ale na gołe klaty, mam nadzieję. Jaka kamera. Ach, fajnego Pokébola. Szczerze wątpię, żeby gry Nintendo wychodziły po polsku w najbliższym czasie. Też mi się tak wydaje, że to nie do końca będzie tak działać. I to jest głupie strasznie, bo to są takie właśnie gry, które powinny być w pierwszej kolejności tłumaczone na polski. No bo w tym momencie Pokémony w ogóle nie interesują dzieciaków, znaczy nie, sorry, interesują, ale w takim sensie nie poznają fabuły, nie? Dzieci, które grają na 3DS-ie i w Pokémony załóżmy i nie znają w ogóle języka angielskiego, to tracą dużo w sumie. Mogą sobie tam poklikać, powalczyć na ślepo. Dokładnie. Ale dziwne, bo Nintendo przecież stoi takimi rodzinnymi grami i to powinni być pierwsi w kolejce do tłumaczenia gier na język polski. Mhm. Karanton pisze, że jest jedna gra po polsku. Na Wii U, tak, jest, ale to nie była gra wydana, tworzona przez Nintendo, więc się nie liczy. Na Wii też wyszła bodajże... dwie? Na Game Boy Advance wyszła jedna po polsku. A na DS-a nawet nie wiem, czy jakaś wyszła po polsku gra. A czekaj, tak mi się przypomniało, Army Krog, nie? Tak. Tak to się nazywa. To powstaje dalej, nie? No i już niedługo premiera. Ostatnio nawet czytałem. Już są w becie praktycznie. Oh. I to... No tak, gameplay fajnie wyglądał. Ale to miało powstawać na Wii U, nie? Tak, będzie wersja na Wii U, no. Będzie. Okej, okay, bo właśnie się zastanawiałem, czy będzie, czy były tylko takie plany, bo w sumie nie czytałem nic, że jednak jest cały czas. No mamy przerąbane teraz tym Macargo, ale spróbujemy dać radę. Wow, jaka animacja magmy w ogóle. No, mogą zmienić Pokémona. Zagapiłem się. Ale serio, spoko animowany ten box. Macargo, no. Fajnie mi się podoba też, który to był, Torko chyba. Ma taki dymek z pleców i też jest animowany, tak fajnie wygląda. Dobra, ognisty, weźmy Miadona. Tak go na jeden strzał załatwi.
Dobra, jest. Pup. Panter mówi, że spolszczenie nie są aż tak ważne jak jakikolwiek marketing dla Wii U. I też coś w tym jest. To też prawda, że przydałoby się więcej reklam. Przez jakiś czas w Polsce były reklamy 3DS-a na przykład. Pamiętam, że te reklamy z Zeldą Williams były w Polsce 3DS-a. To jest bardziej... Jak to było? Aha, no tak, to było chyba... To jest bardziej realne niż rzeczywistość. Taka była reklama po polsku 3DS-a, pamiętam. Czy wyraźne, czy realne. I do tej pory nic z tego. Od tamtego czasu. I tak się sytuacja bardzo poprawiła w sumie. Odkąd jest polski dystrybutor. Tak. Ludzie mówią, że tego nie zauważają, no bo nie widać tego w takich większych sklepach, w takich, no, których kiedyś były gry na konsole Nintendo, to fakt, ale ogólnie obecność tych gier właśnie w takich mniejszych sklepach, czy jakichś tam materiałów promocyjnych po polsku oczywiście, czy duża liczba konkursów i tak dalej, no ruszyło się. Jak ktoś wiedział, gdzie szukać i tylko no właśnie, to jest to, że trzeba wiedzieć, gdzie szukać, a powinno być dostępne wszędzie, nie? Ale no, ja nie lubię właśnie, jak ktoś mówi, że o, jest nowy dystrybutor, a nic się nie rusza, nic nie widać, a moim zdaniem bardzo dużo się zmieniło i właśnie w tej takiej sferze konkursowo jakiejś tam to dużo właśnie poszło do przodu. Wiesz co, no prawda jest taka, że oni mają strasznie pod górkę, bo przez to, co robił ostatni dystrybutor, teraz nikt w żadne sklepy tych konsol nie chcą kupować. Nikt nie chce tego wprowadzać w dystrybucję. Mhm. Więc myślę, że oni podjęli bardzo dobry krok, celując bezpośrednio w internautów i fanów Nintendo. Mhm. Bo fani Nintendo w Polsce wiedzą, gdzie kupić produkty Nintendo. No i wiedzą o profilu Nintendo i ci ludzie trafiają przede wszystkim do tych produktów. Ja myślę, że z czasem wreszcie ten opór może sprzedawców zejdzie i wreszcie te konsole trafią znowu do sklepów, ale no nie jest łatwo, nie zazdroszczę im tego zadania. Bo no i teraz przynajmniej opłaca się kupować te gry w Polsce. Naprawdę, bo ceny są czasem tak mega konkurencyjne, że odkąd Amazon wprowadził tą płatną wysyłkę do Polski, to przestało się opłacać w sumie sprowadzać jakieś tam pojedyncze tytuły. Na zasadzie, że naprawdę w tych polskich sklepach, gdzie jest ta dystrybucja Nintendo Polska, są super ceny i można kupić właśnie nowe gry na 3DS-a w bardzo ładnych cenach. Co nie tak robił Stadtbauer, że nie chce im w sklepach? No, wrzucali mało i w dodatku bardzo drogiego towaru, którego nikt potem przez to nie kupował. Więc to jest ich główna wina, że gry były drogie, głównie były gry, których nikt nie chciał, więc po prostu towar zalegał na półkach, a skoro się towar nie sprzedawał, to firmy wycofywały produkty, no bo co? Nie pamiętam też żadnych takich akcji promocyjnych. Dobrze. Będzie Jadoran. Trzeba będzie mu zmienić imię. Om nom nom. A czemu Pokémony zawsze dzielą się na kilka innych części? Chodzi mi na przykład o Pokémon Omega Ruby, Alpha Sapphire. No, żebyś więcej kupował. W sumie jaki jest taki główny powód tego? No, żeby się można było wymieniać, żeby nie? Można się było wymieniać, chyba tak. No bo masz inne Pokémony, powiedzmy, w tych... Znaczy no, inne Pokémony są w jednej, inne są w drugiej. Żeby zebrać wszystkie, to teoretycznie trzeba się wymienić z drugą osobą. Kiedyś to w tych pierwszych Pokémonach to działało oczywiście tak, że twój znajomy musiał załóżmy mieć również konsolę, również grę i jeszcze kabel, czy no i wtedy mogłeś się wymienić. Ale to było strasznie fajne. Zawsze zazdrościłem wszystkich, którzy się tak mogli bawić. Teraz to jest strasznie łatwe, nie? W tych Pokémonach, bo nawet gdzieś zrobisz jakiegoś global trade'a czy coś i to, masz. To trochę zepsuło zabawę moim zdaniem, ale nie wyobrażam sobie, żeby to robić inaczej, w grze, która ma ile? 700 tak. Pokémonów, nie? Ale wtedy to rzeczywiście
tak jak karty zbierałeś, tak samo zbierałeś w sumie te poki w grze i nie były tak łatwo, powiedzmy, dostępne, tylko rzeczywiście musiałeś się postarać, gdzieś tam z kimś spotkać. Dokładnie. Aczkolwiek wtedy, no wiesz, no mogłeś się pochwalić mamie, że zebrałeś wszystkie, nie? Nie mogłeś tam na Facebooka wrzucić. Dostawałeś dyplom w grze i mogłeś go wydrukować. Go wydrukować. Dobra, i tu dochodzimy do tego momentu, kiedy ja nigdy nie pamiętam, co trzeba zrobić dalej. Podejrzewam, że musimy wrócić tam w góry chyba, ale na wszelki wypadek popłynę najpierw do tej sekretnej bazy, bo nie pamiętam, czy trzeba tu jakąś striggerować cutscenkę, zanim tam pójdziemy, czy nie. Dawaj na rowerze. Więc nasz slowbro. Uuu, ale siedzi. Tu będzie zaraz strasznie cholernie nudne. Tak zapytamy. Tak, musimy stąd uciekać. Musimy lecieć teraz z powrotem w góry, z tego co pamiętam. Znowu ładna magma. Zawsze miałem problemy. I w oryginale, i tutaj w remake'u. Zawsze się gubię w tym momencie. Ale spoko, bo nie musimy w sumie zdobyć odznaki. To za tydzień, czy tam kiedyś będę mógł powiedzieć, że zdobyliśmy 6 odznak podczas 6 livestreamów, nie? To będzie tak, wiesz... To prawda. Porówno. Musimy iść na... Gdzie to jest Mount Pyre? Nie pamiętam dokładnie, którędy się tam idzie. Dobra, pójdziemy... Cholera, z której strony. Przy Meteor Falls, nie? Chyba czy, tak. Czy tędy się wchodziło i nie, no mam czynnik. Co, masz dużo czasu, możesz sobie popróbować. Dobra, zerkniemy tutaj. Zium. Obstryk mówi, że jednak nie, że jednak musimy iść do miasta portowego. Tego się tam... Vandegraff City, czy jak mu tam. Zapomnieli nałożyć teksturę na tego Latiosa, nie? Jak lecisz. Widziałem jakieś screeny ostatnio, dzisiaj chyba rano. Jakoś tak często, że jak wstanę, wezmę telefon, zacznę przeglądać jakieś, jeszcze takie śpiące, jakieś takie newsy i potem tak średnio pamiętam w sumie, czy je przeglądałem, czy nie. Ale widziałem informację, że był jakiś mod do GTA 5, że zdjęli wszystkie tekstury i wyglądał jak Limbo, całe GTA 5. Okay. I podobno był super efekt i właśnie teraz wszyscy czekają, znaczy wszyscy zainteresowani, aż wyjdzie GTA 5 na peceta i będzie można pograć taką wersję. A nie znaleźli jeszcze jetpacka? Nie, niestety. Ale poszukiwania dalej trwają, wiesz, tam zagadki rozwiązują. No ale zobacz, były gry, jak chociażby Final Fantasy 9 czy 8, że znaleźli tam po tylu latach nowego questa. To w 8 no było bodaj. W 8, no. Więc... Szukajcie. Ale podobno ja czytałem, że tego, że ten quest, co go... Nie, może to w 9 było? W 8 chyba. W każdym razie ten quest podobno on był tylko nieznany na zachodzie. A, bo niby w Japonii było we wszystkich poradnikach o tym questie. W każdym poradniku mogłeś sobie przeczytać, że taki quest jest. Więc on był zaginiony, ale tylko poza Japonią. A co chciałem mówić? Aha, myślisz, że jak wyjdzie właśnie GTA 5 na peceta, to od razu zostanie wyjęty jetpack gdzieś tam z plików gry? W sensie, nie mówię o wmodowaniu go znaczy, sztucznie. Znaczy, jeżeli tam jest, to na 100%. Jeżeli jest, no tak. Pierwszego no dnia to od razu, nie? Pewnie, no. Pewnie dlatego Rockstar cały czas się wzbrania z wydaniem gry, żeby ktoś... No, wydadzą, jak wiesz, że jest gra gotowa już w pudełkach, czeka w takich kartonach, wiesz, cała hurtownia jest tam opłacana dodatkowo i czekają na pierwszy let's play tam na YouTubie, jak ktoś leci jetpackiem i tak mówią. Wiesz co, niezależnie od tego, czy ten jetpack tam jest, czy go nie będzie pierwszego dnia i tak ktoś go tam wmoduje. No tak, dokładnie. I jetpack będzie. Żaden problem. No. O, jakie tanie pokoju. Mówisz, że to było jednak w 9, no to może w 9. Final Fanta 5. I sponsorowane przez Fanta. Mogłoby być.
Ja napiszę do Fanty, czy nam nie zasponsorują Final Fanta piątków. Spoko. Niektórym Sprite sponsoruje materiały, to w sumie... Final Sprite-ki. Ej, przegrywamy, nie chcę nic mówić. Proszę cię. Tylko nie wiem, czy to był nieefektywny atak, czy co, w zasadzie to ja nie czytałem, co się działo, ale zrobimy Iron Head dla odmiany. W ogóle taka ciekawostka, jak wszystko, bo gry nie mają licencji do wypożyczania, nie? W sensie, no nie możesz sobie otworzyć wypożyczalni gier i legalnie tam wypożyczać gier. Czemu nie możesz? Wydaje mi się, że jest jakiś tam zapis nawet chyba na grach, że nie można właśnie wypożyczać i tak dalej. Nie jestem pewien, bo znam dwie wypożyczalnie gier w Polsce i była taka firma, nazywała się Love Film. Okej. Okay. Własnością Amazona była. Zajmowała i normalnie? Się wypożyczalnie gier. No to ja przecież miałem tam usługę u nich, że przez rok płaciłem za Crysisa. Aha, okej, okay, no tak. Wypożyczałem od nich płytki. W sumie w Extra Vision też się dało wypożyczać gry, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy tam akurat w Szkocji jest Extra Vision. Mówisz, że zepsułem ci pomysł na biznes? Nie. Ale właśnie nie wiem, czy to jest w 100% tak legalnie, czy bo byłem dzisiaj w jednym ze sklepów i z grami, takimi wiesz, nie jakiś taki duży, w sensie powiedzmy, nie żadna marka, tylko jeden taki sklep i tam to tak sprytnie zrobili, że nie wypożyczają gier, ale opłacasz jakiś abonament i bierzesz grę na miesiąc, kupujesz ją, ale z gwarancją, że w ciągu tego miesiąca możesz ją sprzedać za tą samą cenę, wiesz, w której... Okay. Tak. Więc w zasadzie działa jak wypożyczanie z kaucją, nie? A to jest cwane, bo jak ktoś ci zakosi grę, to chociaż za nią zapłaci. No, dokładnie. Super sprawa. I masz gwarancję, że oddasz i ci zwrócą kasę, więc... Dobra, spróbujemy tego super fanga. Uniknął ataku, super. Nadało się. Robił. Lubię go super fanga. Patrz, pyk. To działa? Całkiem może być. Kurczę, ale serio, zastanawiam się, jak to jest z legalnością takiego wypożyczania, takiego jak właśnie filmów kiedyś na kasetach, na DVD, bo jak kupujesz film na DVD, to tam masz, przynajmniej tak było, taki prostokącik był z tyłu, że coś tam z licencją na wypożyczanie, albo bez licencji na wypożyczanie. Ale co ja tam wiem? To jest dobre pytanie, no wiesz, na przykład Sony nie pozwala w ogóle nic ze swoimi konsolami robić publicznie. Mm-hmm. Nie ma na przykład w PAW-ach konsol Sony. Tak. Więc to jest oprócz dobre tam pytanie. Takiego publicznie w sklepach, nie? Że jak ale to sobie... są, wiesz, już inna sytuacja, nie? Mm-hmm. To są materiały promocyjne wtedy. No tak. Wiesz, ja tak wypożyczałem gry na Pegasusa. Dawno temu. Przychodziło ja tak się pożyczałem. Z grami. Z Pirate Bay, nie? Nie, no to co kiedyś mówiłem, taki Janusz biznesu, że tam na koloniach PSP wypożyczałem za kasę. Nie wiem, z kim ja walczę, ani po co w ogóle, co tu się wydaje dzieje, mi się, że te wypożyczalnie po prostu są jakoś tam, wiesz, bokiem. Może. O nie, i teraz po tym powiedziałku, wiesz, wszystkie wypożyczalnie zostają zamknięte, bo będzie nalot. A co to jest za wypożyczanie gier? Stanisław Sony na pewno nas ogląda dzisiaj. Dokładnie, albo i Władysław wypożyczalnie. Nintendo no, Polska nas ogląda na pewno. A ogląda pewnie, no. A jak wypożyczysz grę na Gameboya i nie usuniesz save'a, to musisz dopłacić, gdzieś nie musisz przewinąć save'a. To ja o tym mówiłem, założę się, że jak wypożyczyłem pierwszy film na DVD i obejrzałem... I był nieprzewinięty. To przewinąłem do tyłu. Znaczy, no tak, przewinąłem do tyłu po obejrzeniu film na DVD. Bardzo dobrze. No nie chciałem płacić kary. Prawidłowo. Logiczne. I co? Potem się okazało, że nie trzeba było. Musisz przeczytać Polskę Brika. Co tam pisze do nas? Jak miałem 12 lat, to
to usłyszał mnie świat i chciałem wypożyczyć grę na PS2 w wypożyczalni. Poszedłem z mamą i gościu tam powiedział za ile. Mama nie chciała się zgodzić. Jej mówię, że sobie te gry przegram. Chciałem grać na PC. Niestety gościu się tak na nas dziwnie popatrzy i mama mówi, to my rezygnujemy. Czyli... Potem poszliśmy po beczkę rumu, wróciliśmy na nasz statek i odpłynęliśmy z opaską. Chyba się naćpałem, bo wypłynąłem w jednym mieście i wróciłem w drugim, gdzie my jesteśmy teraz. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Ale się napływałem. Ach, zwróciliśmy teraz do tego innego miasta. Okej, to teraz chyba musimy iść, ale tam będzie nuda teraz, cholera. Welcome to my world. Dobrze. Cedric mówi, że teraz do jaskini. No i tam jest strasznie nudny segment, znowu są te labirynty głupie. Ale spoko, czekaj, zmienię sobie kolejność Pokémonów, bo mamy Metanga z przodu, Mediancy. Nie ten. Dobrze. No halo. Mogłaby się posunąć, znaczy odsunąć. Mogłaby się posunąć. Tak rowerem po wodzie tak można? Po plaży tylko, na płcinie. Nie, bo tam trochę było nalane. Trochę nalane. Dobrze. Znaczy legalne są sklepy, gdzie po prostu wymienia się grę za grę. No, tam się nie wymienia, tam jest na zasadzie sprzedajesz i kupujesz, nie? A jak są tej samej wartości, to nie dopłacasz, więc tyle. O. Słodkie. Banger nam zrobił kartę trenera z bidów. To jest spoko. Abstryk pyta, czy wiemy, że mamy kamień dla Blaziken'a. Skoro tak mówi, to damy Blazikenowi. Nie mam jeszcze Blazikena, ale możemy mu dać kamień. Mamy go serio? Gdzie go mamy? Mamy taki jancyt. Fajny ten kamień. Nie widzę go nigdzie. Ale damy Diancy, damy Diancyt będzie. Giga powtórzysz o tym streamie, Aaron? Jasne, słuchajcie, w środę prawdopodobnie godzinę dnie 22 odbędzie się godzinny prawdopodobnie livestream z okazji 10. rocznicy premiery mojego tłumaczenia do gry Pokémon Fire Red, które przetłumaczyłem, jak sama nazwa wskazuje, livestreama 10 lat temu. Równiutko w środę będzie 10-lecie, pogadamy sobie wtedy o tym, jak to wtedy było. Będę grał przez godzinę w to spolszczenie i prawdopodobnie będę się śmiał z tego, jakie było słabe. Będzie okazja pozadawać trochę pytań, poopowiadać trochę historii. Więc każdy, kto grał w Pokémon Fire Red po polsku, a podejrzewam, że spora część z was miała przyjemność to zrobić, będzie miała okazję ponownie przeżyć tę piękną historię w naszym rodzimym języku. Pamiętasz jakieś błędy? Takie. A zresztą dobra, nie będę cię o to teraz pytał, bez sensu. Zobaczymy ewolucji. Pamiętam, że ten kartridż się wieszał w jednym miejscu. Mhm, to o tym też kiedyś rozmawialiśmy, bo... Wow, jaka księżniczka! Bober księżniczka. Coughing? Ktoś pytał o serię Final Fantasy. A nie znam. Moim zdaniem Final Fantasy się skończyło na Final Fantasy 9, a potem już było coraz gorzej. Chociaż to nowe wygląda ciekawie, zupełnie 15? Inaczej. No. Może będzie fajne. Nie wyrokuję na temat gier, które jeszcze nie wyszły. Wygląda ciekawie. Mi się po prostu nie podoba fakt, że coraz bardziej zaczęli odchodzić do tej klasycznej formuły, która się przecież od pierwszej do dziewiątej części
była sztampą tego, czym była ta seria, wiesz, ten taki typowo JRPG-owy system walki. Tak, tak, tak. I bez tego to jest dla mnie... Ta nowa wygląda fajnie, ale właśnie zupełnie nie jak Final Fantasy, nie? Jak się lampi na następną babkę. Chyba jej nie uniknę tutaj. Rzuć czymś, a. Final 10 był na takim pograniczu, moim zdaniem, właśnie. To była już gra odchodząca od tej klasycznej formuły, ale jeszcze w miarę grywalna. Przeszedłem nawet z przyjemnością 10. 10-2 już mi się tak nie podobało, nie skończyłem 10-2. No i ten podział właśnie też, tak. No. Pamiętam, że kupowałeś jakąś edycję limitowaną, którejś z tych... 13-2. A, nie, 13. A może to było Może to było Lightning Returns już nawet. I ona tak szybko przestała być dostępna i podskoczyła, sprzedałem, nie? Sprzedałem ją z zyskiem wtedy. Pamiętam. Kupiłem ją tylko wyłącznie po to, żeby rozpakować. Nie miałem w ogóle ochoty w to grać po 13, więc... Myślałem, że sobie postawię na półce, a potem zobaczyłem ceny. Dobra, to sprzedam. Nie zapominaj na takie beznadziejne ruchy. Co wy? Dziesiątka miała dużo fajnych rzeczy, ale miała też dużo głupich rzeczy, więc... O! Się równoważy. Matkip digimorfuje! W... Jak długo... W... Metal Blazona. A nie. Dobrze. Blazmona. Czekaj, a miała być reaktywacja tych Digimonów? Cyfrowych... że grem będzie? Że miało być anime. Serio? No. Wow, siostra Konry ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, siostro Konry. 100 lat, niech żyje, no. A to jest piękny głos do śpiewania. No, śpiewałem dużo w chórze. To tak hop-siup? Tak hop-siup. Nasz skład nazywał się... Czy grałeś w jakimś dużym mieście, w Poznaniu, i się nazywał jakoś Wróbl... Nie, Słowiki. O, właśnie. No, to tam wiem śpiewanie. Do tego, do czego dążysz. To na CTSG też tam był. Tak, tak. W zasadzie Grem nie jest też gdzieś z okolic Poznania? Chyba wyżej gdzieś trochę. No to szkoda. Myślałem, że był drygentem. Digimon. O ja. Oho. Cyfrowe potwory. Nic weź tam, zhakuj. Lapka. Nie ma co marnować czasu na hakowanie lapka. Zostało nam 20 minut, a my jesteśmy bez odznaki, Dorian. No przepraszam bardzo, ja się staram jak mogę. Twoje staram się jak mogę nie wystarczy najwyraźniej. Gram jest z Gubina. Też nie da. Gdzie mam iść? Tutaj. Dobrze. Ach właśnie, bo jest faktycznie Master Ball gdzieś niedaleko. To nie było w jakimś koszu, czy coś? Czy nie, czy jakoś bardziej... Gdzieś w jakimś pomieszczeniu po prostu jest... 4 pokebole są, 2 z nich to są chyba woltorby, a 2 to są przedmioty. To chyba nie tu. Ale tak to właśnie... Z tego, co pamiętam, wyglądało. Mamy GPS-y. Do you want to go to the CTSG? Słucham? No tam... Włączyłem już CTSG. No właśnie. Tutaj coś jest. Polski stream? O Pokemonach? No, zaczynamy dopiero, skręcamy się dopiero 46 odcinek. Tak, skrał. Początek. Siedzą sobie dwa chłopaki i robią. Cholera, chyba nie tu. Chyba nic z tego Master Balla nie będzie.
Super Rangers, really, I mean it. Nie da się tam wyjść. To może potem tego Master Balla się bierze, jak się tutaj drugi raz przychodzi. Jak drugi raz grę przechodzisz z poradnikiem. Zresztą nam Master Ball nie jest niczego potrzebny, bo jesteśmy fajni. Cholera, i tak nie jesteśmy na dobrej ścieżce. Niedobrze. Dziwne takie pomieszczenia bez drzwi, bez okien. Jakby na przykład się ten teleport zepsuł kiedyś. Co, jakby się zepsuł w trakcie, jak ktoś go używa? Boże, jaki jest sens budowania pomieszczenia obok pomieszczenia i masz teleport tylko? To jest dobre pytanie. Gdzie tu sens? Przecież ta gra jest oparta na rzeczywistości. Czemu są takie bezsensowne, wiesz, zabiegi? O, dobrze. A serio nie wiem, gdzie mamy teraz iść. No dobra, pokręć się trochę w tych fiuziu. Tu byliśmy. No ale będę się cofał, będę sprawdzał wszystkie... Może mieliśmy iść tutaj. Ale pewnie nie. Tu też byliśmy. Tak mi się wydaje. Albo? Tak, bo mówiłem, żebyś hakował lapkę. Czyli ten prawy był, ten prawy był. Jest jeszcze z lewej jeden, ale tam chyba też byliśmy. Może już. Słuchaj, gościu. A z nim rozmawiałeś? Tak, tak. O, a to są te serwery. A co to? 50 razy wyjdziesz w ten sam teleport, to zostanie złoty strój Tanuki. A ja myślałem, że pokebogów od profesora Oaka wtedy się dostaje. A ty tu czemu? Jeszcze raz? Chyba nie tędy droga. Może tędy. Może tu nie byłeś, tylko od razu na schody. Ej! O, ile wyrek. Ej, jadalnia. Może tylko napycha. A co pani tam szuka przy zamkniętej szafie? Ale fajne drzwi. Jest lodówka. Popatrzę trochę. A, sorry. Dobra, to tu nie byliśmy. Wanna fight? Ale tak sprytnie, żeby nie walczyć. Jestem ninja. Tędy przyszliśmy, nie? Tak mi się wydaje. Fuck. No tak. Dobrze. Nie no. Ocz. Dobrze. Jest! Jak użyjesz 1000 razy strength na ciężarówce, to wtedy Mew przyleci. I porwie dzieci. Dobra, no to tędy na pewno. I co dalej? To musimy... Ułożysz ty. Było blisko. Na pewno tu. Nie dałeś się. Odidź w na dół, o. O kurde. No to idź tam, nie, tu byłeś, tu byłeś. Tu na 100%. Na 100% będzie tu. Znaczy idziesz tu. Aha, bo tu jest jeszcze... O oh, fuck, bo to jest jeszcze... Idziesz tu. I tu na 100%. A, o oh, fuck. Ja patrzę. Wiesz, gdzie jest teleportacja, nie? No, o, tu będzie Master Ball. I potem składa. No, zostajesz zabity i gdzieś zostaje odtworzony twój klon. Trochę niefajnie, no? No, raczej. Dobrze. A to jest sprytne, bo ty nie możesz przejść dalej. Dobrze. Cholera. Cały czas to samo. Dobrze. Teraz to zrobię na 100%, patrz. I tu w prawo. No bank. Ej, dobrze, jesteśmy. O, co teraz? No idź, idź. No. Pewnie tamten, ale spoko. A dobra, to wrócimy. A, no dobra. O fuck, że tak nie działa.
O, idź ten, idź, no. Jest, pokój z masturbolami. Dobra, zapiszę, ale tu będą dwa Pokemony do zawalczenia. Zakładamy, że tu jest odznaka taka. Tu jest Pokemon. Umowna, dobra? że zdobywasz odznakę. Nie ma sprawy. Fajnie, że znaleźliśmy, ale nie to, co trzeba. Wolałbym mimo wszystko dojść do wyjścia. Dobra, nie będziemy z nim walczyć, bo to bieda. Ale wielki ten elektron. No właśnie, tak się dziwię, że... On nie ma chyba takiego... Może ona jest mała też. No może. Ale aż tak? Kto ich tam wie? Zobacz w Pokédexie. Patrz na to. Nie no, fajna keca. Ktoś się zasłonił od razu. On jest wielkości księżyca. Dobrze, złapiemy go. Przyda się taki Indonesia Ball. Mhm. Jest. Ja nie złapię. Dobrze, że nam się ten Master Ball przydał. Fajnie, że zapowiedź Master Ball w Pokébola, nie? Znaczy w tego... Nilsson pyta, jeszcze raz, kiedy stream z 10-lecia FireRed.pl? W środę o 22, czyli pojutrze. Czyli 4 lutego. Wrzuć jakieś info na Facebooka. Wrzucę jutro info na Facebooka. Będzie odpowiednio dużo czasu, żeby każdy się z tą informacją zapoznał. I no. Znowu oberwaliśmy. Jest taki duży. Dobrze to widać, jak łącznie, kiedy go przemalowali na arbuza. No to ma sens, bo arbuzy są takie duże właśnie. No tak, no. A i jeszcze tak robią. Proszę, jak idę do sklepu po arbuza, to co, cały taki korzyść się nie tak kręci cały. Archon, chcę kupić Pokémon Art Academy. Opłaca się. No to fajnie. Super. Dzięki za radę. Piromaniak, wasza 22, moja 21, więc spokojnie. Zawsze podaję czas w czasie warszawskim. Wasza wysokość. Nie wiem, jaka to będzie godzina na Śląsku tylko. To trochę po szychcie. Trochę po szychcie, a w Sosnowcu to... to nawet nie wiem. To co ja nawet nie. Nie no, według Serebi czy Bulbapedi to elektron ma 1,2 metra średnicy. Co taki duży? To połowa mojego tego. Mojego Arboka. Długo jeszcze stream? 12 minut nam zostało streamu. Zdążymy jeszcze ze dwie odznaki złapać w tym czasie. To opłaca się czy nie? Kala się. Jak się kala, to bier. No to Art Academy. Nie wiem, to nam powiedziałeś, że się opłaca to, co... Nie ogarniam. Odpowiedzmy na dwa zarąbiście ważne pytania. Czy lubisz Pokémony, czy lubisz sztukę? A potem dojść do konsensusu. I chyba dotarliśmy. Sobie zasiadłem. No i hakujesz. I fajnie, że będzie walczyć. Czyli może zapomnieć, że tu stoimy. Fuck. Ładny jest ten ball. Co to jest za Pokeball, ten taki czerwony? Cherish Ball. Cherish Ball. To jest taki komemoratywny, nie da się go chyba kupić. Uuuu. Z tego co pamiętam. Bidu waży ponad 100 kilo. No nie. Bidu. Nic dziwnego. Ale co? Dziwne w sumie. Że 100 kilo?
Że tylko... O, o fuck! O, kręble. No to mamy przerąbane. A tam jest fajna ta łódź podwodna. Patrz, będziemy walczyć z pięcioma na raz. I nie żartuję. Patrz na to. Uuu. I... To jest jedyna taka walka w grze. Znaczy są dwie, potem jest jeszcze druga. Z tymi samymi ludźmi. A mnie wkurza o fiksach te... Czy figrekach te... Te walki z tyloma pokemonami na los. O, to atakuje wszystkich. Dobrze. Wszystkich za jednym zamachem rozgromimy. To git. Nie no, ale artyleria mocna, nie? Przeciwko tobie. Dup. Dokładnie. Nie mogłby naraz? Łowca owca pyta, czy słyszeliśmy o easter eggu. Słyszałeś o easter eggu duchu dziewczynki w Omega Ruby? Nie. No to dojdziemy do tego, to ci go pokażę. Nie, bo on jest fabularny. To nie czytam o nim na razie. Nie czytaj o nim na razie. Jak go nagramy, to może go wrzucę do system error potem. Kurde. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Aha, no to się postarali w sumie. Że co? No, że cię zniszczyli. No. No to już idziemy w sumie, no. No wiesz, przyszedł, na jednego to banda łysego. Przyszedł chłopczyk, to musimy spadać. No i ta łódź kojarzy mi się z tymi wszystkimi wynalazkami zespołu R w anime. Był tak zarąbisty design tych wszystkich statków, balonów i tego wszystkiego w kształcie pokemonów. Mhm. Gdzie ty też masz pęcz? No tak, właśnie dlatego mi się tak kojarzy. To zespół R to kłopoty, te psoty, wciąż kłopoty, wciąż psoty. Bum! Jesse! James! Hej, cześć! Fajne te korty. Fajne rożki. Jaki kamerapt. Kurde, jak weszła z rozmachem. Sorry. Siła, jak kula do wyburzenia. Jak kula daje fula. Nie obgadujcie mnie, jak nie słyszę. Sorry. Super ten atak jest. Z księżyca leci wow, kula. Wow, ale fajnie. Widziałeś, co się stało? No właśnie, nie zajarzyłem trochę. Mieliśmy... On ma jakąś taką zdolność, że odbija magię i odbił atak bezpośrednio w... Jak to działa? Reflect status moves. Ej, więc spoko. On chciał nas uśpić i uśpił siebie. No, nice. Ale frajer. I tak zginie teraz, więc... Nie zginę, jakby ktoś we mnie rzucił księżycem. Przepraszam, nie zginie, tylko zemdleje. Dobrze, zmęczy się. Załatwione. Jakaś niewzruszona taka. O, zatonął. Spóźniliśmy się. Będziemy musieli na cliffhangerze skończyć. Zdążymy jeszcze tylko dobiec do ostatniej lokalizacji. Ale zarąbiście, bo będzie tak... Wiesz... Ludzie chętniej przyjdą na następne. Które się odbędą za 4 tygodnie. Nie no, nie tak szybko, please. Dobra, spadamy stąd. Lup. No i teraz tak łatwo, nie? Ciekawe. Gdzie skoro to jest Team Magma, to czemu ma bazę na morzu, jak Team Aqua? Ej, właśnie. Mieć bazę w lawie i przynajmniej nic by nie zdążyli zrobić. Dokładnie. O fuck. Prawie rozjechałem Pokemona na drodze. Dobra, to teraz musimy polecieć do centrum Pokemon, wyleczyć się. Ten kamień tak dali, żebyś przypadkiem nie wiedział, że tam jest baza, nie? Z tym... I teraz proszę cię, pstryku, gdzie mamy iść znowu? Teraz, w tym momencie, bo znowu jestem zagubiony.
Mówimy, że teraz tego Maxiego musimy na chwilę zostawić i potem dopiero do niego wrócić i... A tam chodził pan w żółtych rurkach, widziałeś? Widziałem, taki doroczęcy. Dobra, nie chcę się ciebie czytać. Teraz masz płynąć na wyspę do sali z bliźniakami. Tak też myślałem. Bliźniaczki. Szkoda, że mają chyba po 7 lat. Miały po 70. Szkoda, że nie są chłopcem. Pod tym się nie podpisuję akurat, ale... No, ale w sumie... Brink! Jak on płynie? No nie, te sekcje w ogóle... Jakie cigule tutaj? Czy twój radar drży? Fuck, nie mam go włączonego, więc nie wiem. No właśnie... Tu wreszcie fajnie zrobili, tak jak mówiliśmy wcześniej, że obniżyli częstotliwość spotykania. Co jest szczęście. Pokemonów w wodzie. To było durne strasznie. To nie bliźniaczki, tylko bliźniaki. Fuj. Co za różnica w sumie. Czy wiesz, to spora na dobrą sprawę. Proszę tak nie robić. Dobrze. Serio, to jest jeden chłopiec, jeden dziewczynka? Nie pamiętam tego, szczerze mówiąc. Zawsze myślałem, że to są dwie dziewczynki. Się nazywają Liz i Tez, czy jakoś tak. John Tron. Johnny Tron? Już był. Dobrze. Fajny ten tentakl. 3 minuty zostały. Musimy zdążyć tam dobiec. Dobrze, że nie grasz dziewczynką w sumie. Dobrze, że dziewczynka nie jest chłopcem? Mhm. Fuck. O, ktoś pyta, jak tam Prison Break na OMD. I odpaliłem. No, odpaliłem. Jest tak fajnie, że nie ma żadnego menu, ani nic. Tylko masz epizod pierwszy, epizod drugi. Mhm. Znaczy, no nie ma takiego, wiesz, jakiegoś rozwiniętego. Ale, a jakość jest taka, no... jak to na OMD. Czego się spodziewasz, bo... No właśnie. Ale nie widać jakoś bardzo ten złej no jakbyś jakości tak, na PSP. Jakbyś ja, RMVB zripował i wrzuciłem na to. Ej, super, to prawie jak we wczesnych latach 90. I właśnie. Nie, RMVB nie, to no, były klasyki. To i powiem, że zajmowały tak w granicach 100 mega chyba. No nawet po 100 się zdarzały. Tak jakość była kolegów. Genialna. Ale jarałem się wtedy, nie? I pamiętam, że oglądałem Sonic X w RMVB. Serio? Sonic no. I na Jetixie leciały wtedy jakieś tam wczesne odcinki. A ja tu odkryłem, że w ogóle są japońskie jakieś już, wiesz... Jakaś tam historia dalej, a na Jetixie gdzieś tam się zatrzymało w pewnym momencie. Siemaneko, tu jestem. No ja się zamieniła w tą. W rękę z rodziny Adamsów. Tak. Dobra, kochani, nasz czas się niestety na dzisiaj skończył. Udało nam się dotrzeć do centrum Pokémon w Mos Deep City. Następnym razem pokonamy Liz i Fizz. Nie wiem, jak się nazywa. Liz i Tez. Liz i może to będzie mętwie odznaki. Liza i Tate, tak się nazywają. Zakładam, że Liza to jest dziewczynka, a Tate dziewczynką nie jest. Coś jeszcze na zakończenie, Dorian, chciałbyś dodać? Że fajnie mi się rozmawiało dzisiaj. Fajnie było, zawsze jest fajnie. I że spoko stream. I... Że dziękujemy za uwagę. Pięknie. Nie no, fajnie było. Zapraszam na stream Archona w środę, bo to może być ciekawy...
Ciekawa godzinka bardzo. Mam nadzieję, że później będzie gdzieś wrzucone. Oczywiście. Tak, tak, na 100% wrzucę to potem na drugi kanał, więc jak ktoś przegapi, to będzie mógł sobie nadrobić, no ale pytanie już wtedy nie zada. Więc wpadajcie, żeby dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i przede wszystkim dowiedzieć się, jak legalnie zagrać w spolszczenie Dark Archona, jeżeli jeszcze tego nie wiecie. Chciałem pokazać teaser, o jest tutaj mój teaser, mój cartridge. Kurde, Fire jak to jest? Jak amerykański, to jest, czy jest europejski? No, jaka magia. Fajne fejki, z Allegro. Nie, to jest akurat pirat, ten amerykański. Kupiłem go dawno, dawno temu, jak jeszcze nie wiedziałem, że amerykańskie to są piraty. A pokaż tak z ciekawości, czy widać różnicę. Znaczy ogólnie te kartridże są bardzo różne, bo europejski jest jeden. No tak, ale ten, plastik, coś tam tego. Czekaj. Tak gołym okiem. Ten kartridż jest stary jak świat. I dlatego spolszczenie było do amerykańskiej wersji gry, bo nie miałem pojęcia wtedy, że to są piraty. Wstępnie na tej kamerce mojej to raczej no nie tak, no wiadomo, no. Ale jakbyś tak spojrzał na żywo, to jest bardzo duża różnica między nimi. A śrubki? Śrubki są bardzo podobne. Akurat na tym są, jest brzydsza śrubka na tym oryginalnym kartridżu. Ale da się bardzo łatwo rozpoznać. No jak tak masz na żywo i popatrzysz, to pewnie tak. Dobra, kochani, nie przedłużamy. Zapraszamy na środę na stream Archona z Pokémon FireRed Ply. Tak właśnie będzie. Okej. Okay. Do zobaczenia zapewne. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, 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 pa. Pa, pa. A mam trzy ręce. Za zdrowie. Nice.